Ciężko jest cokolwiek komentować, kiedy się dostaje bramkę w doliczonym czasie w gry w tak kuriozalnej sytuacji, gdzie wiemy, że Siarka ma groźne stałe fragmenty gry. My, mając piłkę na wyprowadzenie, na wybicie, dajemy im w 93 minucie rzut rożny w prezencie. To się zemściło. Powiem tak, ja nie mogę mieć pretensji do zawodników za grę, bo byliśmy zespołem nawet momentami troszeczkę lepszym. Pierwsza połowa bardziej pod nasze dyktando, druga różnie, ale stworzyliśmy sobie 3-4 sytuacje, z których mogliśmy strzelić bramkę. Także myślę, że pod względem gry nie ustępowaliśmy na pewno Siarce, a zadecydowała może jakiś brak koncentracji, nawet bym powiedział, że trochę głupota. Na pewno, jak ten gości powiedział, bardzo wyrównany mecz, może nie obfitujący w jakieś nie wiadomo jakie sytuacje stuprocentowe, taki mecz, gdzie mógł się dobrze, równie dobrze skończyć wynikiem 0-0. I też jakby tutaj potwierdzam słowa Przemka, że faktycznie zadecydował niuans, taka mała rzecz, gdzieś ten stały fragment gry, które mamy naprawdę dobre i strzelamy z tego dużo bramek, i ten stały fragment gry dzisiaj zadecydował o wyniku meczu. Cieszymy się, bo to jest nasza piąta wygrana z rzędu, więc nie sposób się nie cieszyć, ale tak jak ostatnio zawsze tutaj powtarzam, wielki ukłon w kierunku moich zawodników, że do końca wierzyli w ten sukces, że do końca wierzyli, że można przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść, i za tą walkę, za to zaangażowanie, za ambicje zostali nagrodzeni w ostatniej akcji meczu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jakieś pytania do pana trenera? Mocny zespół, nie patrząc na tabelę personalnie, także chyba to był taki pierwszy taki naprawdę mega poważny sprawdzian. Fajnie wygląda. Znaczy to, że Krzyszo ma tyle punktów, ile ma, to jest złudne, bo mówimy, to miejsce w tabeli, ilość punktów na pewno troszeczkę nawet bardzo przekłamuje, bo poziom gry, poziom zawodników, którzy grają w tym zespole, świadczy o czymś innym. Natomiast czasami tak jest, że te początki, zresztą rozmawialiśmy z Przemkiem długo przed meczem, cała kadra praktycznie wymieniona, to też będzie wymagało czasu, żeby ten zespół się zgrał, i na pewno w następnych meczach będzie coraz lepiej, te punkty na pewno do Krzyszo będą przychodził. Natomiast dzisiaj wiadomo, każda porażka boli, tym bardziej porażka gdzieś tam w końcówce to spotkanie, a tak jak mówię, gdzieś ta szala zwycięstwa, dzisiaj ten łut szczęścia był po naszej stronie, z tego się cieszymy. Jacenko, nie potwierdziła się pierwsza diagnoza, która była bardzo fatalna, bo nawet mówiono o zerwanych więzadłach pobocznych plus łękotka. Na tą chwilę jest tylko naderwane więzadło poboczne, łękotka jest cała, więc myślę, że w ciągu miesiąca chłopak będzie do grania.